Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. W sumie to, co Platforma zrobiła z górnictwem, to wszyscy na Śląsku wiedzą, nie trzeba tego mówić za bardzo. Zbliża się Wigilia i to też czuć teraz w klimacie Sejmu, ze względu na to, że w kwestii górnictwa będzie zgoda za głosowaniem, bo tu się wszyscy do tego przyznają. I Platforma się przyznaje do naprawy górnictwa. PiS tak samo jest po części autorem. W związku z tym w tym przypadku myślę, że będzie głosowanie jednak za, tak żeby górnictwo było dalej utrzymane, bo to jest racją stanu i prawdą jedyną w swoim rodzaju. A ja mam z kolei pytanie do pani premier. W związku z górnictwem, które jest wyciszane, wygaszane, są różne koncepcje nazwy tego samego trybu, czy rząd zamierza renegocjować, ewentualnie przedłużyć działanie dyrektywy unijnej z 2010 roku, która obowiązuje do 2018, o czas dłuższy, który pozwoli w sposób jeszcze bardziej sensowny poprowadzić to górnictwo tak, żeby wyszło całkiem na prostą. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy to pytanie, panie pośle, nie wykracza poza zakres zmienia przedłożenia. No nie wiem. Pan minister Tobiszowski, pan minister Grzegorz Tobiszowski odpowie na pytanie pana posła. Proszę bardzo. Ale proszę państwa, no rzeczywiście w tym przededniu, przedednia Wigilii proszę wysłuchać uważnie. Rozmawiajmy merytorycznie na ważny temat. Panie marszałku, pani premier, panie i panowie posłowie. Ja, mając możliwość jeszcze zabrać głos, co proponuje rząd pani premier Beaty Szydło, to chcę powiedzieć, że rzeczywiście będziemy powoływać nową kompanię i to do pierwszego półrocza. Ja już o tym mówiłem i minister Tchórzewski, ja mieliśmy okazję o tym mówić. Będzie 11 kopalń. Budujemy zaplecze kapitałowe i to, co nas w istotny sposób różni, to to, iż skutecznie będzie zbudowane zaplecze kapitałowe z sektora energetycznego i to powoduje, że z tą propozycją mieliśmy okazję być w Brukseli i wstępnie ona jest zaakceptowana. W styczniu będziemy przedstawiać kontynuację tych zamierzeń. W ramach tego zaplecza akcjonariatu budujemy również zaplecze finansowe i program inwestycyjny. Byliśmy już z panem ministrem Tchórzewskim i z panem ministrem Kowalczykiem na spotkaniu w zarządzie kompanii węglowej, gdzie przedstawiono nam program zaplanowany przez zarząd inwestycyjny i stan handlowy, jeśli chodzi o kopalnie zrzeszające się jeszcze w kompanii węglowej. Następnie spotkanie było ze stroną społeczną i chcę państwu przekazać, że w styczniu rozpoczynamy turę rozmów ze stroną społeczną, bo wspólnie chcemy budować strategię dla branży, jak również wspólnie z stroną społeczną każdej spółki chcemy rozmawiać, by budować programy dla Jastrzębskiej Spółki, dla kompanii węglowej, a bardziej nowej kompanii i dla katowickiego holdingu. Co do, proszę państwa, zbudowania przez poprzedników tej struktury energetycznej. No proszę państwa, umówmy się, mówmy o faktach. Przecież to spowodowało, że państwo nie przeprowadziliście zaplanowanych w styczniu, w lutym reform, bo się rozsypała kwestia sektora energetycznego. I zamknijmy tę dyskusję, bo to nam nie zmienia sytuacji, w której jesteśmy. To powoduje, a brzeszę pani premier, to za tego rządu podjęte decyzje, że Tauron kupuje. I dzisiaj, proszę mi wierzyć, tą transakcję przeprowadzamy. I nawet o tym również musieliśmy w Brukseli rozmawiać, bo proszę zobaczyć, dlaczego od razu Tauron nie przejął Brzeszcz? To jest to pytanie. Dlaczego od razu Tauron nie przejął Brzeszcz? Tylko z lewej ręki za prawe ucho. Przez SRK przechodzimy do Taurona. To jest operacja karkołomna. Proszę mi wierzyć. I chcę jeszcze powiedzieć tak, że jeśli chodzi o katowicki holding, rzeczywiście mamy list intencyjny podmiotu energetycznego, sprawa nie jest rozstrzygnięta. Będziemy również na początku roku budować wizję tej spółki i prosiłbym, żebyście państwo zwrócili uwagę, że ten rząd jest de facto miesiąc, a mamy już decyzje podjęte co do Jastrzębskiej Spółki, mamy decyzje podjęte co do nowej kompanii, mamy decyzje rozpoczęte ze stroną społeczną, jeśli chodzi o ustawę i o cykl postępowania i mamy, proszę państwa, przedłożoną ustawę, którą wstępnie przegadaliśmy w Brukseli. Bardzo bym prosił, żeby spojrzeć na tą aktywność i na skuteczność. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 142, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 430 posłów, za głosowało 404 posłów, przeciw 19, wstrzymało się 7 posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.